że 5 goli, emocjonujący mecz, do końca trzymający w napięciu zwycięstwo, tylko chcieć więcej można powiedzieć. No tak, jeśli to ma przyciągnąć kibiców na Loretańską, to niech tak będzie co tydzień, czy co dwa tygodnie, jak gramy tutaj u siebie. Ja gratuluję mojemu zespołowi, że po tej przegranej, po pierwszej połowie podniósł się i wygraliśmy dzisiaj. Mhm. Wyjątkowy charakter pokazał, bo przegrywał dwukrotnie. Kiepsko wystartował, kiepsko wszedł w mecz, jakby przygnieciony siłą rywali, tak? No tak, nie ukrywam, że Górnik Polkowice ma bardzo dobrze usposobionych zawodników w ofensywie i musieliśmy grać prostszymi środkami, żeby nie dawać przeciwnikowi sytuacji strzeleckich. Wiedzieliśmy, jakie są ich atuty, ale to też gdzieś tam wbrew naszej grze, bo chcemy tę akcję gdzieś tam budować od tyłu. Dzisiaj musieliśmy zastosować inną taktykę i w pierwszej połowie może ona nie była, ona występowała, ale nie była tak dokładna jak w drugiej połowie. Na pewno w drugiej połowie determinacja zespołu i wiara w zwycięstwo pokazała, że jesteśmy nawet w stanie może nie grać ładnie, ale skutecznie. Takie mecze są ważne, obroniliśmy dzisiaj swój stadion i myślę, że to dobra droga, żeby Skra tutaj częściej wygrywała, aniżeli sezon czy dwa sezony temu. Zespół pokazał, że potrafi grać pod presją silnego rywala i to jest chyba ta dodatkowa wartość, jaka płynie z tego meczu, tak? No tak, analizowaliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, analizowaliśmy grę Górnika i dzisiaj pewno były też błędy, bo wszystkiego dobrze nie zrobimy. Jesteśmy w trzeciej lidze, jesteśmy tego świadomi, my jako trenerzy i zawodnicy, ale myśl gdzieś tam, którą ułożyliśmy na ten mecz, sprawdziła się. Mhm. Śmialiśmy się, że Skra jakby uśpiła rywala, a później, kiedy trzeba było, zrobiła to, co do niej należy, tak? Tutaj konkretnie nasi napastnicy. No tak, no to samo cały czas chłopakom powtarzam. No, nomenklatura rezerwowi funkcjonuje, będzie funkcjonować i jest. I nie chciałbym, żeby nasi zawodnicy, którzy wchodzą z ławki, się czuli odsunięci. Absolutnie, rozmawiamy z nimi na ten temat i nawet występ kilkuminutowy Roberta Brzęczka też jest ważny, bo obecność każdego zawodnika jest ważna. Pewno wszyscy się dopytują, dlaczego Robert nie gra, ale drużyna wygrywa, dobrze pracuje. Ciężko jest cokolwiek w tej maszynie bardzo mocno zmienić. Nie ukrywam, że sytuacja skomplikowała się trochę ze względu na młodzieżowców, bo Adrian Błaszkiewicz nam wypadł. Mam nadzieję, że nie nam tak bardzo jak wczoraj miał diagnozę i Konrad Grega też. Dlatego chłopakom powiedziałem, że wychodząc dzisiaj na boisko, oni mają tą możliwość dalej cieszyć się grą. Konrad i Adrian muszą się leczyć, ale ich wkład do tego momentu funkcjonowania w zespole był duży i efekty tego dzisiaj też są na pewno. Te kontuzje to chyba z tych ostatnich dni to taki jedyny poważny problem, jedyny minus, tak? No tak, nie ukrywam, że gdzieś chcieliśmy sobie to może nie osłodzić, ale pokazać, że mimo tego jesteśmy w stanie wygrywać i tak jak powiedzieliśmy, zawodnicy, którzy dzisiaj wyszli na boisko zamiast Konrada i Adriana, zaprezentowali się bardzo dobrze, a mam nadzieję, że oni się będą przy tych dobrych wynikach też szybciej leczyć. Trenerze, jesteście wiceliderem, nie wiem, czy trener wie? Nie wiem, powiem szczerze, tabela to jest dopiero po trzech kolejkach, także to myślę, że kiedyś byliśmy też po trzech kolejkach liderem i to nic nie zmieniło. Nie? No, chcemy się, nie ukrywam, cieszyć grą i nawet takie dzisiejsze mecze, jeśli jest taka opinia, że był emocjonujący, to na pewno warto grać. Będzie emocjonujący pewnie też ten za tydzień w Brzegu. No, za 5 dni czy za 4 dni, nie ukrywam. Tak, to będzie dużo, tak, dużo wcześniej. No na tą chwilę nie możemy zapanować, jak ten mecz będzie wyglądał. Pewno postaram się przygotować jak najlepiej, zregenerować się przede wszystkim, bo dzisiaj się wszyscy cieszą, ale myślę, że jutro kilku zawodników obudzi się ze zmęczonymi nogami, obtłuczonymi mięśniami. Damian Nowak też twarz ma, że tak powiem, z jednej strony filotową, no ale tego wymaga sytuacja, żeby być twardym i grać. Ważne, że Stal Brzeg nie będzie na fali, bo przegrała. No nie wiem, no gra u siebie, gra u siebie, będzie chciała wygrać. Myślę, że to jest dobra drużyna i będzie też trudny mecz. Ten początek mamy trudny, jak gdyby, ale aczkolwiek myślę, że te drużyny, każda drużyna będzie wymagającym rywalem, czy to u nas na boisku, czy u siebie. Okej, dziękujemy bardzo.